Jolanta Lothe 76l nie mogła opędzić się od adoratorów. Jej wdzięki na ekranie potrafiły męską część widowni rozgrzać do czerwoności. Największą popularnością Jolanta Lothe cieszyła się w latach 70., widzowie pokochali emanującą seksapilem blond piękność, a poeta Tadeusz Różewicz 91l powiedział kiedyś o niej, że ma najpiękniejsze piersi w Polsce. Reklama już nie pamiętam. Tych szaleńców, którzy mnie adorowali, mówi przewrotnie pani Jolanta. W serialu daleko. Od szosy zagrała bezpruderyjną rolę i tak skutecznie uwodziła zawstydzonego Leszka, że uległ powabom ponętnej królowej nocy. Ale popularność przyniosły aktorce także inne role: pielęgniarka Genovefa w serialu Doktor, Ewa, Kurasiowa w polskich drogach oraz Teresa Struzik w barwach szczęścia. Najpełniej jednak realizowała się, w teatrze. To tam poznała przyszłego męża, reżysera Helmuta Kajzara 41. Wzięli śrupi do doczekali, córki Pauli, która dzisiaj zajmuje się fotografią artystyczną i mieszka we Włoszech. Niestety, małżeństwo aktorki trwało zaledwie 10 lat. W 1982 roku mąż pani Jolanty zachorował, na czerniaka. Lekarze nie dawali mu większych szans na wyzdrowienie. Jego stan pogarszał się błyskawicznie. W końcu dostał zapaści i zmarł. Śmiertelna choroba zabrała także jej mamę Wandę, stanisławską Lothę 75, słynną mamoniową z filmu Race. Od kilku lat Jolanta Lothe jest żoną poety Piotra Lachmanna, który odwiedzał jej chorego męża. Myślę, że Helmut nas połączył, mówi aktorka. Nie ma czasu myśleć o emeryturze. Chętnie odwiedza wnuki 18-letnią Gaję i piętnastoletniego letniego